I oto nadeszła wielka noc 2020 roku, cóż za świetny moment, żeby rozważyć zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chwila, czy ja to już gdzieś mówiłem? W tym roku chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, jaki poziom pewności powinniśmy mieć względem tezy, że Jezus zmartwychwstał. W skali od 0 do 100%, gdzie 100% oznacza, że na pewno zmartwychwstał, a 0 oznacza, że na pewno nie. Gdzie my powinniśmy ulokować siebie? W tym roku chciałbym w graficzny, wizualny sposób przedstawić, jak widzę ten problem. Co mam na myśli, kiedy mówię o zmartwychwstaniu? Otóż mam na myśli pewien ciąg zdarzeń, który opisuje Biblia. To, że Jezus umarł na krzyżu. Jego ciało zostało złożone w grobowcu na trzy dni. A potem to samo ciało, to samo ciało Jezusa, które było na krzyżu, zostało Przemienione i ożywione. Ciało to było o tyle wyjątkowe, że było w stanie przenikać przez ściany lub nawet lewitować. Ale to zostawmy. Skupmy się na samym zmartwychwstaniu. W dzisiejszym filmie zajmę się wyłącznie samym zdarzeniem przywrócenia do życia. Jezusa. Na pytanie, czy Jezus wstał, uważam, że należy odpowiedzieć używając dokładnie tych samych metod, jakich użylibyśmy, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy ktokolwiek inny zmartwychwstał. Ani nie faworyzując, ani nie podchodząc z uprzedzeniem do tego konkretnego przypadku. Również powiedziałbym, że należy użyć tej samej metody, jakiej należałoby użyć, żeby rozstrzygnąć, czy na przykład Mahomet był w stanie wytryskiwać ze swoich palców wodę, albo na przykład, czy Kenneth Copeland jest w stanie usuwać konkretne choroby wirusowe y, przez wykrzykiwanie y, jakichś słów o, o wietrze bożym. Lub, czy moja mama kupiła sobie w zeszłym tygodniu auto. Lub, czy Andrzej Duda często ubiera się w czerwone ubrania i tak Każdą z tych kwestii należy rozpatrzeć na bazie dowodów. I o tym, jak i jakie Dowody korygują nasze poprzednie przekonania, będziemy mówić w dzisiejszym filmie. Chciałbym Wam przedstawić metodę oceny dowodów, którą, jak uważam, każdy racjonalny myśliciel powinien znać na wylot. Zobaczcie. Mam tutaj 32 nakrętki czarne oraz 16 nakrętek białych i 16 czarnych. Narysuję tutaj bardziej abstrakcyjną wersję tego, co mam na kanapie. No i jedziemy z tym. No dobra. No to teraz wypadałoby to zakolorować. Tada! A teraz te 32 czarne, te po lewej stronie, zgarnę do tego kieliszka. Nazwijmy go kieliszek A, więc ta część to A. No i super. A te 32 nakrętki o różnych kolorach wsadzę do kieliszka B. Więc ta część pola symbolizuje jego zawartość. To jest B. Czyli ten wykres uwzględnia wszystkie nakrętki, o których mówiłem. Teraz wszystkie zakrętki z obu kieliszków wsypię do tej miski. No, i mam pytanie. Jeżeli wylosuję losową zakrętkę z tej miski, to jakie jest prawdopodobieństwo, że była ona w kieliszku A? Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta zakrętka była w A? No, 50%, bo zakrętek z kieliszka A jest tyle samo co z B. Gdyby w jednym było więcej zakrętek niż w drugim, to prawdopodobieństwa nie byłyby równe. Wizualnie można zauważyć, że wielkość tego pola. Jest taka sama jak tego. Teraz wylosuję zakrętkę z miski. Biała. Z którego kieliszka pochodzi? No, oczywiście, białej zakrętki nie da się wylosować z pomiędzy czarnych, więc te pola nas nie interesują. Ona musi pochodzić stąd, a to pole należy do B, więc z kieliszka B. Ja, O, faknie! A jest! Losuję jeszcze raz. Tym razem czarna, z którego kieliszka najprawdopodobniej pochodzi. Ta zakrętka. No, czarnej nie da się wylosować z pomiędzy białych, więc o tym zapominamy. Te pola nas interesują. Mogłem ją wylosować tylko z tych trzech miejsc. A losowanie odbyło się za plecami, więc jest to równie prawdopodobne, że wyciągnąłem ją z każdego z tych miejsc. Więc szansa, że pochodzi z tego miejsca wynosi 1 trzecia, z tego 1 trzecia i z tego też 1 trzecia. Ale teraz zauważ rzecz najważniejszą. Dwie z tych trzech części pochodzą z kieliszka A. Na każdą jedną zakrętkę wylosowaną z kieliszka B przypadają dwie zakrętki z Kieliszka A. Jak mówimy stosunek wynosi 2 do 1. To jest bardzo ważne i to musisz zapamiętać. To co my robimy na tym etapie to porównywanie wielkości pola, wielkości tego pola do tego. Więc jeżeli wylosujesz z tej miski jakąś czarną zakrętkę to prawdopodobieństwo, że jest ona z kieliszka A wynosi 2 trzecie lub 66%. Teraz może inny przykład. Z książki Daniela Kahnemana. Pewna osoba została następująco opisana przez sąsiada: Steve jest bardzo nieśmiały i wycofany. Zawsze jest chętny do pomocy, ale nie interesuje się zbytnio ludźmi ani rzeczywistością. Jest człowiekiem porządnym i potulnym. Ma potrzebę porządku i jasno określonej struktury. Jest bardzo dbały o szczegóły. Co jest bardziej prawdopodobne: czy to, że Steve jest bibliotekarzem, czy to, że jest rolnikiem? No cóż, po takim opisie zapewne pchać się na usta, żeby orzec, że jest bibliotekarzem. Nie? Ale pozwól, że cię zapytam. Czy przy twojej ocenie uwzględniłeś, jak wiele jest bibliotekarzy w ogóle, stosunkowo do tego, jak wiele jest rolników w ogóle? W USA na każdego jednego bibliotekarza przypada 20 rolników, więc od tego musimy zacząć nasze obliczenia. Jeżeli rozłożenie jest jak 20 do 1, to pole naszego prostokąta w 95% będą zajmować rolnicy, a w 5% bibliotekarze na samym początku. Teraz możemy uwzględnić dane na temat osobowości, traktować to jako dowody. Powiedzmy, że 70% bibliotekarzy wpasowuje się w taki opis, Osobowości. A ile rolników? No, powiedzmy, że 10%. Stereotypowy rolnik jest niby mniej introwertyczny. Nie? Z tego wychodzi nam, że Stefan i tak jest najprawdopodobniej farmerem, a prawdopodobieństwo, że jest bibliotekarzem wynosi tylko 26%. Inny przykład. Jak sądzisz, jaka część ludzi prowadzących teraz auta na drogach to ludzie, którzy jadą pod wpływem alkoholu? Mam nadzieję, że niewiele, ale wyobraźmy sobie miasto. W którym trzy osoby na tysiąc jeżdżą pod wpływem alkoholu. A policja zatrzymuje losowe auta i żeby sprawdzić, czy dany kierowca jest pod wpływem alkoholu czy nie, przeprowadza na nich test trzeźwości. Alkomatem. Wiecie, sprawdzałem dane na temat wiarygodności wyników, jakie dają alkomaty, i w 2014 przeprowadzono w UK takie badanie, które pokazuje, że one są po prostu pożałowanie godne. Pokazało, że trzy, wszystkie trzy z testowanych alkomatów miały naprawdę słabe wyniki. Dawały bardzo słabe dowody. Ale wyobraźmy sobie nierealistycznie skuteczny alkomat. Alkomat, który daje wynik dodatni w 99% przypadków, kiedy osoba jest pijana, oraz który daje wynik dodatni w tylko 5% przypadków, gdy osoba nie jest pijana, kiedy jest całkiem trzeźwa. Więc policja podchodzi do losowego kierowcy i przeprowadza test. I wychodzi, wynik dodatni. Więc teraz, jak bardzo prawdopodobne to jest? Że ta osoba jest pod wpływem alkoholu. Więc zakolorujmy 5% trzeźwych i 95% nietrzeźwych. I od razu widać, że to wielokrotnie bardziej prawdopodobne, że jest trzeźwy niż nie. Konkretnie prawdopodobieństwo, że jest nietrzeźwy, wynosi około 6%. A teraz wyobraźmy sobie przykład ze skrajnie nieprawdopodobnym zdarzeniem w roli głównej. W odcinku 43 serialu Strefa Mroku. Dwójka bohaterów napotyka na pewną maszynę. To dość wyjątkowa maszyna. Działa ona tak. Wypowiadasz nad maszyną pytanie. Pytanie, na które można tylko odpowiedzieć tak lub nie. Czy dostanę awans? Zobacz! Zdecydowano na Twoją korzyść. Tak? Udało mi się. Patrzysz teraz na najmłodszego kierownika biura na świecie. Bohaterowie szybko przekonują się, że jest to coś więcej niż zwykła sztuczka. Maszyna najwyraźniej zawsze, zawsze udziela prawidłowej odpowiedzi. Najpierw chciałbym, żebyś zbadał lub zbadała swoją początkową pewność co do tego, że istnieją takie maszyny. Bądźmy hojni i powiedzmy, że istnieje szansa jak jeden na miliard. Że taka istnieje. Później wytłumaczę, jak chociażby spróbować oszacować coś takiego. Mimo to, że jesteśmy cholernie sceptyczni wobec tezy, że takie maszyny istnieją, to jednak mamy przed własnym nosem <głos》>, sposób przekonania się o tym przekonania się, czy ona naprawdę daje bez przerwy prawidłowe odpowiedzi, czy też nie. I przy okazji ty już wiesz, jak to obliczyć, ponieważ to jest nic innego jak nasz dzisiejszy przykład z kapslami. Pomyśl, zakładając, że maszyna zawsze mówi prawdę, to prawdopodobieństwo, że wypowie prawdę, kiedy następny raz ją zapytamy, wynosi 100%. Zakładając, że maszyna po prostu losowo wypluwa. Tak lub nie, kiedy ją o coś zapytamy, to prawdopodobieństwo, że słusznie odpowie następnym razem, kiedy ją zapytamy, wynosi 50%. Oczywiście to nie da nam wiele przy pierwszym obrocie, ani drugim, ani trzecim, ale z, konkretnym, z każdym kolejnym, z każdą kolejną próbą i z każdą kolejną prawidłową odpowiedzią nabywamy następnych stopni pewności, że ta maszyna jest idealnie prawdomówna. Metoda, jakiej używam w tym filmie, twierdzenie Bayesa, pozwala nam aktualizować nasze wstępne przekonania i zmierzać do prawdy z każdą następną obserwacją, która pojawia się na horyzoncie. Obliczyłem to. Jeżeli na początku przypisujemy tezie istnieje maszyna, która zawsze udziela prawidłowej odpowiedzi na pytanie, prawdopodobieństwo 1 do miliarda, sądzimy, że jest szansa jak 1 na miliard, że taka istnieje, to znaczy, że po 30 pytaniach z prawidłową odpowiedzią powinniśmy już mieć 50% pewności. Że taka istnieje. Pokażę wam, jak to wygląda. Tą prezentację zaczynam od chwili, kiedy mamy już 50% pewności, że maszyna jest idealnie prawdomówna, bo nie da się graficznie przedstawić prawdopodobieństwa 1 na miliard. Mój film nie ma tyle pikseli w każdej klatce, żeby to było możliwe. Teraz maszyna już 30 razy pod rząd udzieliła prawidłowej odpowiedzi, więc to, że jest idealnie prawdomówna, jest równie prawdopodobne jak to, że losowo generuje odpowiedzi. Dlatego pole po lewej jest równie duże co pole po prawej zadajemy jej następne pytanie i podaje prawidłową odpowiedź. Gdyby była idealnie prawdomówna, oczekiwalibyśmy tego na 100%. Jeżeli to przypadek to tylko na 50%, więc aktualizujemy nasze przekonania. Ten stosunek wielkości pól to jest teraz nasz stan pewności. Pewności co do tego, że każda z tych test jest prawdziwa. Zadajemy jeszcze jedno pytanie i prawidłowa odpowiedź, więc 100% i 50. I następne, i następne. i następne. i następne, i następne. Czyli po 37 pytaniach powinniśmy mieć 99% pewności. Że taka istnieje. Innymi słowy, z łatwością możemy zdobyć dowody na rzecz tej tezy. Wiele z Was pewnie teraz zauważyło problem z moją kalkulacją. Mam nadzieję, że ten problem zauważyliście. Oczywiście hipoteza wszechwiedzącej i idealnie prawdomównej maszyny została tutaj skonfrontowana z hipotezą czystego przypadku, losowego podawania odpowiedzi tak lub nie. Mogłoby przecież być tak, że w maszynie jest zamontowany mikrofon i ktoś siedzi w drugim pokoju. I przysłuchuje się pytaniom, jakie ty zadajesz, i używa Google'a, żeby wyciągnąć prawidłowe odpowiedzi. Ale tą hipotezę oczywiście też da się wykluczyć, zadając na przykład pytania na temat przyszłych zdarzeń o niepewnym z naszej perspektywy. Rezultacie. Gdybym miał chociażby inną monetę wtedy w ręce, to mógłbym pytać maszynę, czy w następnym rzucie wylosuje reszkę, czy wylosuje orła i tak dalej. Hipoteza podsłuchiwacza oszusta przewidywałaby, że nie będzie on lepszy niż szansa, nie będzie on lepszy niż losowe zgadywanie w odpowiedziach na te pytania. Natomiast hipoteza idealnie prawdomównej maszyny przewiduje stuprocentowo zgodne z prawdą odpowiedzi. Więc przekonanie się, czy istnieje taka wszechwiedząca i idealnie prawdomówna maszyna, uważam za dziecinnie proste. Teraz porozmawiajmy o prawdopodobieństwie wstępnym. Pamiętacie, jak spytałem Was dzisiaj. Jeżeli wylosuję losową zakrętkę z tej miski, to jakie jest prawdopodobieństwo, że była ona w kieliszku A. LUB jak spytałem, ile jest bibliotekarzy, a ile jest farmerów w ogóle? LUB jaki procent kierowców na drogach to kierowcy pod wpływem alkoholu? LUB jaka jest szansa przed zadaniem jakiegokolwiek pytania na to, że istnieje maszyna, która zawsze udziela prawidłowej odpowiedzi? To właśnie nazywamy prawdopodobieństwem wstępnym. To jest to prawdopodobieństwo, które szacujemy z naszej ogólnej wiedzy o świecie. Myślę, że my wiemy, które z tych dzisiejszych prawdopodobieństw jest najbliższe z martwych wstępnych. Ale może przedstawię pewien eksperyment myślowy, żeby rozruszać tą intuicję. Wyobraź sobie, że jesteś bibliotekarzem lub bibliotekarką. Twoim zadaniem jest włożyć książki w odpowiednie kategorie położyć je pod odpowiednie sekcje, jak beletrystyka, harlekiny. I tak dalej. I znajdujesz jakąś książkę, ale nie ma okładki, nie wiesz gdzie i kiedy to napisano, ani kto to napisał, więc otwierasz książkę i czytasz jedną stronę. Strona ta opowiada o człowieku, który pożegnał się ze swoimi przyjaciółmi, a potem zaczął lewitować i odleciał do góry, aż chmury wzięły go sprzed oczu jego przyjaciół. Czy to skłoniłoby Cię do położenia tej książki w dziale literatury faktu, historii, czy może raczej? W sekcji fikcji, dzieł fikcyjnych. Myślę, że nawet jeżeli jesteś głęboko wierzący lub wierząca, to oceniłabyś to za, za ewidentną oznakę historii zmyślonej, tekstu noszącego znamiona fikcji, czyż nie? Jaki jest powód tego? Dlaczego? Myślę, że jest tak dlatego, że my dzielimy pewną wiedzę na temat cudów i twierdzeń o cudach. Tą wspólną wiedzę w skrócie i w uproszczeniu bo dużo więcej można by powiedzieć na ten temat Ująłbym tak, twierdzenia o lewitacji i im podobne to coś, co wstępnie zdaje się być czystą fantazją z następujących powodów. Jak trudno jest zobaczyć, jak łatwo jest zmyślić, że rzadko kiedy można sprawdzić i że kiedy można, to są fałszem. Po pierwsze, lewitacja i dar fruwania to umiejętność, która wśród ludzi, no cóż, no, delikatnie rzecz ujmując, występuje bardzo rzadko. Coś, czego Ty nigdy w życiu nie widziałeś i nie widziałaś. Czyż nie? Po drugie, jeżeli posłuchasz uważnie ludzi, którzy wierzą w takie rzeczy, to zauważysz, że jakimś dziwnym trafem te zdarzenia przydzieją się. Tak daleko i tak dawno, że nie może być mowy o żadnej precyzyjnej weryfikacji, a co dopiero weryfikacji w naukowych warunkach. A kiedy jest możliwa, jak na przykład podczas testów Jamesa Randiego, podczas jego wyzwania one million dollar paranormal challenge, to twierdzenia ludzi na temat Posiadania przez nich tych umiejętności, potocznie nazywanych nadprzyrodzonymi lub cudownymi, wszystkie okazują się być fałszem. Żaden z nich nie jest w stanie przedstawić tej umiejętności, jaką twierdzi, że ma. Słyszymy napęczki świadectw. O magicznych zdarzeniach, ale tak się składa, że w przypadku absolutnie każdego z nich nie potwierdzono w ogóle, czy zjawisko tego typu w ogóle występuje. Lista znachorów, zarzekających się, że oni lub ich produkt dadzą ci każdą możliwą korzyść, zdaje się nie mieć końca, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli Ty jesteś osobą wierzącą, nawet jeżeli jesteś bardzo przekonana, że jakieś twierdzenia o cudach to prawda, to i tak wiesz bardzo dobrze, że większość twierdzeń tego typu to fałsz, więc sam oceń, jakie prawdopodobieństwo jest najlepszym porównaniem prawdopodobieństwa zmartwychwstania. Czy jedna osoba na tysiąc zmartwychwstaje? Czy zmartwychwstania dzieją się częściej niż śmiertelne katastrofy lotnicze, które dzieją się raz na dwa miliony 200 tysięcy lotów? A może zapytam w ten sposób? W Ameryce żyje obecnie około 330 milionów ludzi. Jeżeli wybierzemy losowo jedną z nich, to na co ma on lub ona większą szansę? Na to, że zostanie prezydentem USA? Czy na to, że zmartwychwstanie? Z tego wynika, że dowody, jakich potrzebujemy, zanim kupimy historię o zmartwychwstaniu, powinny być. Zniewalające, powinny rzucać na kolana. A teraz zauważcie: całość dowodów, jakie mamy na poparcie najważniejszych cudów takich religii jak islam, chrześcijaństwo czy judaizm, to twierdzenia ludzi. Nie ma żadnego innego rodzaju dowodów na rzecz tezy, że któryś z tych cudów miał miejsce. Są wyłącznie podania ludzi, którzy mówią, że miały. Załóżmy, że z martwych wstania dzieją się raz, na milion, co uważam za ogromnie hojne założenie. Oto jak wygląda jedna szansa na milion. Ta jedna część miliona jest tutaj zakolorowana na zielono. Jeżeli ktoś nie zauważył, jest ona tutaj. Przyznajmy na cele argumentacji, że dowody, które zastajemy, na przykład wszystkie istotne podania wewnątrz Biblii, razem wzięte, to jest dokładnie to, czego byśmy oczekiwali, gdyby zmartwychwstanie miało miejsce. Że hipoteza, że zmartwychwstanie miało miejsce, przewiduje takie dane na 100%. Więc zieleń zakoloruje całą na żółto. Teraz stajemy przed drugim pytaniem. Jak bardzo prawdopodobne jest to, że takie podania, takie świadectwa o tym, że cud miał miejsce, zastalibyśmy? Nawet jeżeli ten cud nie miał miejsca, jeżeli jest jakieś wyjaśnienie, np. wyjaśnienie powołujące się na czysto naturalne zjawiska, jak kłamstwa, indoktrynacja, błędy w przekazie, fałszywe wspomnienia, mitologizacja itd., które uważamy za mało prawdopodobne, ale bardziej prawdopodobne niż wstępnie uznajemy zmartwychwstanie, to i tak powinniśmy sądzić, że najprawdopodobniej zmartwychwstanie nie miało miejsca. Jeżeli jest chociażby szansa, jak jeden na tysiąc, że to naturalistyczne wyjaśnienie jest słuszne, to zmartwychwstanie i tak przegrywa z Kretesem, bo wtedy prawdopodobieństwo, że zmartwychwstanie miało miejsce, wynosi zaokrąglając jedną tysięczną, a teza, że nie miało miejsca, zbiera całe pozostałe prawdopodobieństwo. I tyle. To chciałem powiedzieć. Jeżeli jesteś chrześcijaninem i chciałbyś utrzymać swoją wiarę w zmartwychwstanie, to uważam, że powinieneś zacząć szukać w jakimś całkowicie innym miejscu. Bo ten zaułek jest po prostu ślepy. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.